Słowa Ewangelii według świętego Marka. Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo Mu przykazał i zaraz Go odprawił, mówiąc Mu: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Ludzie zewsząd schodzili się do Jezusa, szukali Go. Nie wiemy, jaka była ich motywacja. Czy czynili to ze względu na Jego nauczanie, czy ze względu na własne niedomagania, a może z ciekawości, aby na własne oczy ujrzeć jakiś cud. Fundamentalnym pytaniem pozostaje kwestia naszej motywacji. Dlaczego ja podążam za Chrystusem? Czy dlatego, że doświadczam życiowych trudności, a może z czystej ciekawości, aby szukać sensacji? Prawdziwą motywacją podążania za Jezusem powinna być miłość do Niego. Chcę być z Jezusem tylko dlatego, że Go kocham jak własnego brata, przyjaciela. Chcę być z Nim, bo On pierwszy mnie pokochał i zaakceptował takim, jakim jestem, z moimi słabościami i wadami. Kocham dlatego, że Jego miłość jest bezwarunkowa i bezinteresowna. Kocham Jezusa, bo Jemu zawdzięczam wszystko, kim jestem i co posiadam. Miłość powinna być jedyną motywacją mojego podążania za Jezusem. A co zrobić, jeśli tak nie jest? Zawsze jest czas, aby oczyścić swoją motywację. Właśnie teraz to robisz, podejmując refleksję nad własnym życiem i pragnąc coraz doskonalszego przylgnięcia do Chrystusowej Ewangelii. Niech czas codziennej medytacji biblijnej będzie dla nas źródłem coraz głębszego poznania Jezusa, coraz żarliwszego miłowania Go i coraz wytrwalszego naśladowania Jego życia.